Diagnostyka trwa dalej. Mamy pomiary z poszczególnych dni. To jest teraz zrobione. I co widzimy? Spadek napięcia w ciągu 2 tygodni powoli i praktycznie zerowy. Trzeba pamiętać, że to są AGM-y i te AGM-y są 10-letnie w plusie. Nic nie pokazuje nam, żeby było bezpośrednio coś źle z ogniwami. Tutaj troszeczkę więcej spadło zasilanie, ale jak się rozłączyliśmy, czyli to ją rozłączyłem dalej, to więcej się tutaj nic nie działo. Ale patrzmy też, jak długo czasu minęło, ile czas to stoi bez ładowania. Więc tak, obstawiam, że to teraz wszystko sobie zszyję z powrotem i po prostu będę szukał w osprzęcie albo w kablach. Kable były kute, nie były mierzone. Może być różnica w rezystancji samych przewodów, przez co też nam się pojawia różnica na lewej i prawej stronie, ale to wyjdzie. Mam obawę, że gdzieś indziej jest tutaj szkodnik, ale to wyjdzie raczej w trakcie. To sobie włączę. Do układu zaś czeka mnie wymiana śrubek. Tu już sobie wszystkie przygotowałem na motylki. Tutaj będę musiał wszystko rozkręcać i robić. Ale to jest po to, żeby później było łatwiej. Więc diagnostyka, ciąg dalszy.